Historia to nie tylko księgi pełne informacji o tym, co było, ale i o tym, co będzie, jeżeli społeczeństwo w końcu nie zorientuje się, iż obecną drogą idzie wprost w przepaść. Jak pisał jeden z najwybitniejszych myślicieli włoskich, Niccolò Machiavelli: aby przewidzieć przyszłość, należy poznać przeszłość, ponieważ wszystko, co na świecie się dzieje, zna swój odpowiednik w minionych czasach. Tak jest i w przypadku rewolucji i rewolucjonistów, gdyż wyrastają w XXI wieku jak grzyby po deszczu, niemal jak w wieku ubiegłym. Nie są to ludzie z dobrymi intencjami i nie robią tego dla dobra społeczeństwa, a dla złych ideologii i propagowania okultyzmu, tak jak ich poprzednicy. Jednakże rewolucja kojarzy się nieświadomemu społeczeństwu z walką o prawa dla ludu. Czy jednak słusznie? Co łączy wszystkich rewolucjonistów z czasów rewolucji francuskiej i wieku XX? Czy są to pieniądze, słodko-gorzkie ideały, a może chęć czynienia dobra? Nic tak nie łączy Poniatowskiego, Napoleona Bonaparte, Piłsudskiego, Lenina, Marksa, jak oddanie złów czystej postaci. Choć co ja tam mogę wiedzieć, symbolika, którą pokazują na obrazach i zdjęciach oraz ich powiązania z masonerią, to tylko przypadek, prawda? Dziś zapraszam Cię do zapoznania się z mrokiem, który w szkole przedstawiają Ci jako walkę o wolność. Zabieram Cię w podróż do mrocznych czasów, czasów, w których Twój sprzeciw przeciwko takiej rewolucji zaprowadziłby Cię prosto pod topór kata lub ustronny dół w lesie, niemal w ten sam sposób, w którym Kościół katolicki rozprawiał się z niewinnymi zielarzami, wiedźmami i ludźmi niechcącymi praktykować ideologii watykańskiej lub takimi, którzy propagowali swoje dawne zwyczaje. Rzeczpospolita Obojga Narodów 1697-1795. Po wygranej z Imperium Osmańskim i udaną odsieczą wiedeńską, przypieczętowaną bitwą pod Parkanami, korona, jak i Wielkie Księstwo Litewskie mogły liczyć na to, iż popotopowa Polska i Litwa zaczną kroczyć drogą odbudowy. Świetni hetmani koronni, król Sobieski na miarę swoich czasów, mogli zagwarantować tą opcję, gdyby tylko Jan III nie zmarł przedwcześnie. Województwo małopolskie potrzebowało odbudowy finansowej, jak i infrastrukturalnej. Jednakże to nie nastąpiło tak, jak powinno. Zamiast odbudowy i powrotu korony Wielkiego Księstwa do dawnej potęgi, państwo polsko-litewskie zalane zostało korupcją, alkoholizmem i co najgorsze w tym wszystkim, praktykami okultystycznymi. Królem miał zostać francuski książę Conti, jednakże w sposób iście obrzydliwy koronę odebrał mu okultystyczny fanatyk kabały, August II Mocny. Od tego czasu datowana powinna być historia upadku Polski i zniszczenia jej nie tylko pod kątem przyszłych wojen, w tym tych wewnętrznych, ale przede wszystkim upadkiem moralnym. Elita państwa, widząc to, co robi uzurpator mocny, postanowiła kroczyć jego czarnymi ścieżkami. Duchowieństwo, jak i szlachta rozpijała się do rozpuku, a swój wolny czas, zamiast poświęcić na odbudowę Polski, postanowiła przeznaczyć na niszczenie jej i wstępowanie do okultystycznych lóż masońskich. W tamtejszej Polsce zaczęto nawet używać pewnych zwrotów, które dziś mogą nam pokazać, w jakim stanie moralnym i politycznym widniała ówczesna Polska. Za Augusta Sasa jedz pi i popuszczaj pasa, Polska nierządem stoi. Upijali się wszyscy, od króla po dwór i szlachtę, w tym ojca przyszłego króla, Stanisława Poniatowskiego. Poniatowski pił na umór i doprowadzał się do takich stanów, które dziś moglibyśmy porównać do imprezy alkoholików w pustostanie. Demoralizacja była tak ogromna, iż do dziś widzimy jej skutki w postaci zidiociałego społeczeństwa, przepełnionego ambicjami pokroju, byle do piątku. Na kilka lat mocny stracił swą władzę w Polsce na rzecz marionetkowego króla Leszczyńskiego, który był niczym więcej niżeli popychadłem Szwedów, a później Francuzów. On także parał się praktykami masońskimi. Mocny po przegranej Szwedów z Rosją wrócił na tron Polski, ale nie był już królem państwa niepodległego, ani formalnym wasalem Piotra Wielkiego. Ten iście rewolucyjny król doprowadził Polskę do przepaści, do której wskoczyć miał jego syn, a ostatecznie wskoczył Stanisław August Poniatowski. Rewolucja kabalisty Mocnego nie była tym, czym dziś my obecnie pojmujemy sformułowanie rewolucja, gdyż elektor saski i król uzurpator Polski nie rzucał haseł takich, jak rzucali zmasonizowani Francuzi w trakcie rewolucji francuskiej. Jego rewolucja miała polegać na czymś zupełnie innym i powiodła się w 100%, pieczętując los Polski i Polaków, nieważne jakiego stanu by nie byli.
W kraju, w którym od wieków rządziła szlachta, mocny chciał zaprowadzić dyktaturę pięści, chciał przypisać sobie rolę monarchy absolutnego, a swój ród zaznaczyć jako dziedziców tronu polskiego. Do tego zadania potrzebni byli zdemoralizowani włościanie oraz wojsko saskie, które wprowadził do Warszawy. Jako iż król był osobieniem wszystkich cnót, ludzie chcieli za nim podążać, a więc jaki król taki naród, jaki naród takie państwo. W tym wypadku tendencje te nie mogły nieść za sobą oznak odbudowy, oderwania zdemoralizowanej szlachty kresowej od władzy i zaprowadzenia porządku takiego jak za czasów stolicy w Krakowie. Rozpiły się ważniejsze rody, ich przewaga nad szlachtą średnią i małą była tak drastycznie widoczna, iż swymi zabawami i demoralizacją nie czuli możliwości utraty swojej pozycji. Pili szlachcice, piły dwory, piła rodzina hetmańska, pili Litwini. Kraj pogrążył się w całkowitej anarchii i rewolucyjnym szale okultystycznym. Syn mocnego August III Sas także może być nazwany rewolucyjnym królem. Toż to on wprowadził jako pierwszy na naszej ziemi masońskie plugastwo i to za jego nierządu niemiecka masoneria w Polsce się rozbudowywała. Przy czym samego Augusta w stolicy raczej nie było, bo większość swego panowania rezydował w Dreśnie. August III mógł być dobrym królem, gdyż przejawiał w dzieciństwie do tego skłonności, jednakże jego ojciec zmarnował całkowicie jego potencjał i wypaczył myślenie swego syna. Nasyłał na swojego syna podżegaczy, szeptających młodemu Augustowi. Jak się okazało, była to klika jezuicka. August III dał się w końcu przekonać i z pełnego werwy młodzieńca zamienił się w bezosobowego króla, który zamiast czynić to, co na króla przystało, pochłonął się w okultyzmie jak jego ojciec. Rola jezuitów w tym wszystkim raczej przypadkowa nie była. Kiedy masoneria zadomowiła się w Polsce już na dobre, nikt ani nic nie mógł jej zatrzymać. Za sprawą swojej liberalnej zwolenniczki Katarzyny Wielkiej na tron Polski wchodzi ostatni piast, jak się rzekło mówić na króla z Polski, Stanisław August Poniatowski. Staś był okultystą do tego stopnia, iż przemianował warszawskie pałace na znane wszystkim łazienki, w których to do dziś wiszą obrazy Bachusa, nawiązania do mitycznej królowej Babilonu itd. Króla Poniatowskiego należy traktować jako zdrajcę, lecz nie jako całkowitego fundatora upadku Polski. Staś był masonem najwyższego stopnia w rycie Różanego Krzyża, masonerii okultystycznej. Był szkodnikiem dla całego społeczeństwa polskiego, lecz nie on sam doprowadził do upadku Polski. Na jego usprawiedliwienie można powiedzieć, iż przejął władzę w momencie, w którym Polska tylko w teorii była na mapie, a w praktyce wszędzie szerzył się defetyzm, korupcja, alkoholizm i dewiacje seksualne, z którymi nic nie dało się zrobić w tak krótkim czasie. Stanisław doprowadził do trzech rozbiorów Polski, przede wszystkim nie tylko swoją uległością, ale także inscenizacjami wojny domowej, w której to w teorii tylko obóz królewski walczył z obozem konfederackim. W praktyce zaś ci sami ludzie Poniatowskiego i Pułaskiego mieli spotykać się w tych samych lożach masońskich, a na domiar tego pseudobohaterzy w postaci Konfederacji Barskiej mieli otwierać swe własne loże masońskie. Pretekstem do wojny domowej i upadku całkowitego państwa polsko-litewskiego był pierwszy rozbiór Polski, a późniejsze nie były tylko efektem tego, co przyniosły pierwsze lata Poniatowskiego, a jego celowa działalność. Plany rozbiorów nie były czymś nowym, a powstały one za czasów panowania Augusta II Sasa, który rozbiory Polski proponował nie tylko innym państwom, ale także i Stanisławowi Leszczyńskiemu. Poniatowski jednakże te plany dopiął w 100%, przy czym można mieć pewność, iż masoneria, do której uczęszczał, musiała znać jego plany, ponieważ kłamstwem jest, iż masoni nie wpływali i nie wpływają na politykę. Ten populistyczny frazes jest na rękę masonom z prostego powodu. Swą konspiracyjną działalność mogą podszywać pomocą charytatywną i rozmowami o filozofii, by uspokoić ogłupione społeczeństwo. Sejm Wielki, zwany także Sejmem Czteroletnim, to tylko przykład początkowego wpływu masonerii na politykę polską. Na samym Sejmie 20% z wszystkich członków miało należeć do loży masońskiej. W przyszłym masońskim tworze zwanym jako Księstwo Warszawskie praktycznie wszyscy polityczni decydenci należeli do masonerii, a i w Królestwie Polskim decydenci także do takich lóż należeli, chociażby generał Zajączek. Stanisław swą konstytucją 3 maja doprowadził świadomie do rozbiorów Polski. Zagwarantowano rewolucjonistom francuskim i nie tylko bezpieczny azyl w Polsce, co doprowadziło do tego, iż zaborcy mieli pretekst do tego, aby Polskę rozebrać w oparciu o anarchię i wyimaginowany strach przed tym, iż ścinanie głów i masakrowanie wszystkiego, co nie masońskie, przeniesie się z Francji do innych krajów Europy. Drugi rozbiór był także upadkiem polskiej waluty. Wszystko w państwie nie działało, choć mogło zacząć działać.
Efektem pracy takich szkodników jak Poniatowski, Rejtan, Hugon Kołłątaj, Konfederacji Barskiej, Konfederacji Targowickiej był upadek całkowity państwa polskiego, a to wszystko z oświeceniem na ustach i rewolucyjnym szałem. Był także i Kościuszko, który Polakom ma uosabiać symbol cnót i bohaterstwa. Kościuszko przy wyczynach Zawiszy Czarnego lub Mszczuja ze Skrzynna wypada jako mały harcownik z rewolucyjnymi zapędami. Polska historiografia, w szczególności masońska szkolna propaganda, wynosi takie jednostki do panteonu zbawców narodu, nie mówiąc nic o ich powiązaniach, wyznawanych ideach lub mówiąc o tych ideach szczątkowo. W tej działalności jest także pewien cel, dezinformacja społeczna oraz sianie nienawiści względem wszystkiego, co jest sprzeczne z antywartościami masonerii. Jego poglądy są przeciwieństwem konserwatyzmu i zasad, które poprzez półsłówka wpisuje się Kościuszce. Kościuszkę, tak samo jak Piłsudskiego, Beka, Sikorskiego, utożsamia się nieprawdziwie z wartościami konserwatywnymi, patriotycznymi. A co ich łączy ze sobą? Przynależność do masonerii i jej oddanie ponad Polsce i narodowi polskiemu. Wychwala się puszczanie na pewną rzeź polskiej inteligencji, umoralnia się odrealnione i niewykonalne plany powstańcze, nie bacząc na to, iż za działaniami takowych osób leciały głowy i trup się ścielił gęsto. Poprzez takie postacie pomija się faktyczną historię Polski i możliwość wyciągnięcia wniosków na przyszłość. W kabarecie zwanym Polską Edukacją buduje się nienawiść do Polski przedpowstaniowej, związanej na tamten moment unią personalną z Imperium Rosyjskim, zachwalając jednocześnie twory o wiele gorsze, jak chociażby Księstwo Warszawskie. Pomija się prawdziwy motyw insurekcji kościuszkowskiej, a wprowadza myślenie Bóg, honor, ojczyzna, z którym Kościuszko miał bardzo mało wspólnego. Wystarczy tylko spojrzeć na to, jakie antypolskie gabinety wychwalały i wychwalają Tadeusza Kościuszkę. Gdyby Kościuszko był bohaterem narodowym, z wartościami godnymi patrioty, sanacyjna propaganda nie kultywowałaby jego mitu, a ideologiczny następca sanacji PRL nie wspomniałby o nim ani nawet na moment, zaś dziecko naśladujące krok w krok swego ojca, III Rzeczpospolita, nie wyciągnęłaby bohaterstwa na piedestały, a jeżeli by to robiła, to tylko i wyłącznie po to, aby nikt nie mógł wprost wykazać, iż kultywują tylko zbrodniarzy, szubrawców i masonów. Oto co można przeczytać na temat rewolucyjnego charakteru Kościuszki. W dystansie do poczynień Napoleona nie chodziło jednak najwyższemu naczelnikowi siły zbrojnej narodowej o niechęć doniesionych na francuskich bagnetach ideałów rewolucyjnych, a o brak jednoznacznego poparcia przez cesarza Francuzów sprawy polskiej. Gdyby taki gest został wykonany, to radykalizm Paryża nie stanowiłby dla Kościuszki żadnego problemu. Problemem byłaby raczej niedostateczna rewolucyjność Napoleona. Polski dowódca uważał go za grabarza republiki, czyli człowieka o zbyt zachowawczych przekonaniach. W ten sposób dochodzimy do zasadniczego punktu ideologicznej biografii Tadeusza Kościuszki. Swój polski patriotyzm naczelnik złączył z postępowymi wartościami do tego stopnia, że za postać godną naśladowania można go uznać wyłącznie zakładając rewolucyjne okulary. Nie można Kościuszce odmówić waleczności, nie można odmówić inteligencji. Lecz czy można umoralniać plany powstańcze, plany, które w tamtym czasie były spisane na straty? Kościuszko kolaborował nawet z Francuzami, aby tylko do powstania doszło. Zdemoralizowana masońska Francja jednakże tylko poparła plan Kościuszki, nie dając mu nic w zamian. A skoro już o Francuzach i Francji mowa, przyjrzyjmy się temu, jak masoneria doprowadziła do masowych mordów na elicie Francji, jak i na samym królu francuskim. Rewolucja francuska to jeden z pierwszych przykładów tego, jak tragiczny wpływ na społeczeństwo może mieć masoneria. Slogany „wolność, równość, braterstwo” są typowymi sloganami wrogów ludzkości – masonów. Z takimi oto sformułowaniami szli zradykalizowani Francuzi przeciw ustrojowi monarchistycznemu, teoretycznie. W praktyce jednak zaś nie chodziło tu tylko lub aż o ścięcie głowy króla Francji i pozbawienie wpływów tamtejszej szlachty. Tutaj chodziło o okultystyczny terror masoński i władzę absolutną. Rewolucja francuska ma tak wiele kart zapisanych krwią, iż nie starczy tu ani miejsca, ani czasu na opisanie wszystkich rzezi i bestialskich czynów zmasonizowanego motłochu. Działania rewolucyjne zawsze są propagandowo umoralniane tym, iż są one wywoływane dla uciemiężonego społeczeństwa. Jeżeli są przeciw demokracji, krzyczą, iż walczą z obszarnikami, jeżeli zaś przeciwko monarchii, krzyczą, iż są przeciwko feudałom i królowi, który wyzyskuje lud pracujący. Początkowo chłopi dali się nabrać na republikańskie farmazony masonerii i poszli razem z nimi, aby grabić, palić i mordować szlachtę, duchowieństwo i wszystkich tych, którzy nie akceptują to, iż idzie nowe.
Jednakże do czasu, aż chłopi sami zorientowali się, iż coś z tą rewolucją chyba jest nie tak. Na samym początku Motłoch mordował wszystkich i wszystko, jeżeli ci nie przysięgali służyć republice. Nieważne, czy był to ksiądz, szlachcic, a może inny chłop. Jeżeli w grę wchodzi ideologia dla prostego człowieka, to jest jasne, iż ma nienawidzić wszystkich tych, którzy nie zgadzają się z nim. Jeżeli jest na to przyzwolenie, to morduje się bez opamiętania, a w szczególności zieje jadem i nienawiścią do tych, którzy zostali wskazani palcem przez jego ideologicznego władcę. Komuna paryska jednak odepchnęła chłopów skalą swojej eksterminacji i ludobójstwa spod znaku cyrkla i węgielnicy. Mordując duchowieństwo, nie odbierano tylko chłopom kościołów i możliwości odprawiania modłów. To by jakoś pewnie przetrwali. Najbardziej zabolało ich to, że razem z zakopywanymi trupami edukacja i medycyna także zaczyna znikać. W taki oto sposób chłopi z Wandei przeciwstawili się rewolucyjnemu opętaniu Francji i zaczęli walczyć w imię Boga i Króla. Jak przystało na rewolucjonistów w ramach dezaprobaty chłopów z Wandei do działania komuny paryskiej, republikański rząd urządził im ludobójstwo. Jak podaje portal Ciekawostki Historyczne, urywki z rozkazów odnośnie buntowniczej szlachty i chłopów z Wandei mogą mrozić krew w żyłach, przeprowadzić eksterminację do ostatniego człowieka, wygnieść jak wszy. Nie ma już Wandei, obywatele republikanie. Wraz ze swymi kobietami i dziećmi zginęła pod naszą wolną szablą. Grzebią ją w bagnach i lasach Savenay. Zgodnie z rozkazami, któreście mi dali, miażdżyłem dzieci kopytami koń, masakrowałem kobiety, które, przynajmniej te właśnie, nie będą już rodzić bandytów. Ta sama strategia przejęcia władzy zostanie powtórzona w Imperium Rosyjskim w XX wieku, a ideały wcale nie były inne niżeli te z czasów rewolucji francuskiej. Zbrodniarze z Republiki Francuskiej nie różnią się ideologicznie niczym od Lenina, Marksa i innej maści ideologicznych zbrodniarzy ubiegłego stulecia. Jeżeli spojrzymy na te wszystkie oświecone postacie i ich działanie, to możemy dojść do jednego, aczkolwiek bardzo silnego przekonania. Jeżeli w grę wchodzą księgi okultystyczne, tajne bractwa i ich moc ideologiczno-finansowa, to dla kogo tak naprawdę były robione te rewolucje? Odpowiedź na to pytanie rozwiewają nam całkowicie wiersze Karola Marksa, w których dosłownie przedstawiał to, kim tak bardzo jest zafascynowany.